These days I just can't think straight. I got too many angles running round my brain. Styria jest uznawana za zielone serce Austrii, dlatego że właśnie w tym landzie jest tak dużo zieleni z powodu tych drzew, że aż się prosi o to, żeby tu przyjechać, zaczerpnąć głęboko powietrza, no i ruszyć na szlak. Jeżeli ktoś woli poruszać się szybciej, no to odpowiedzią na to będzie rower. Akurat dokładnie przez Murau przebiega najdłuższa ścieżka rowerowa w całej Austrii. Ciągnie się aż z kraju salzburskiego w stronę granicy ze Słowenią. Także można jechać i jechać, myślę, że przez tydzień. To chyba zależy od tego, jakie kto ma umiejętności. Murau jest jeszcze ciekawe z innego powodu, ponieważ jest to miasto, które mimo tego, że jest dość małe, ma bardzo piękną starówkę. Ta rzeka, która ma niesamowitą siłę, tworzy takie meandry i to wszystko jest takie bardzo, ale to bardzo malownicze. Tam jeszcze znajdzie się taki pomnik, ja się śmieję, że to jest taka tutejsza syrenka. Ona nazywa się Murna i to jest dziewczyna, która rzeczywiście trochę syrenkę przypomina, która ponoć daje siłę, że przebywanie w jej pobliżu sprawia, że człowiek zyska troszeczkę tej energii. A jeżeli ktoś z kolei jest zamiłowany w historii i w klasyce, bo akurat Styria i w ogóle Austria bazuje przecież na czasach świetności i wspaniałości monarchii austro-węgierskiej, którą pamiętamy z historii, czasach Franca Józefa i wcześniejszych, to tu w pobliżu jest zamek Schloss Murau, w którym rodzina Schwarzenbergów gospodarzyła na przestrzeni wieku. Tak wygląda pokrótce cały Murau i tak wygląda pokrótce cała Styria, która jest pachnąca. Także myślę, że warto taki region koniecznie zobaczyć, bo on jest ciągle za mało dla nas znany. I znów powtarzam hasło, jeżeli myślisz, że Austria to tylko śnieg i tylko narty, masz rację. W zimie na pewno tak jest, ale wiosną, latem i jesienią właśnie taki region jak Styria pokazuje swoje piękne, uśmiechnięte, pogodne oblicze.